Na tym przykleiliśmy cztery panele. LiFePO 4 200 Ah firmy. Jest on kompatybilny z tą baterią. Śrubokręt. Trochę tam był średniowiecz, prądu nie było. A teraz przechodzimy do następnej epoki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witamy Was z Polski. Pogoda niestety bardzo się zmieniła z pięknej, słonecznej na letniej aury. Letniej aury na jesienną, zimową można powiedzieć. 3 stopnie w wanie, webastu już przetestowane, wszystko działa. No niestety po Polsce za bardzo nie podróżowaliśmy. Przyjechaliśmy na krótko, no staramy się zawsze w tym czasie coś naprawić, ulepszyć w naszym kamperze, pobyć z rodziną, spotkać się ze znajomymi. Z przyjaciółmi. A oczywiście, Polska jest piękna, może w przyszłym roku to nadrobimy. Mamy taki plan, żeby po Polsce pojeździć. Tak. Ale dziś zobaczcie, co ulepszyliśmy w naszym vanie. Jak wiecie, mieliśmy problem z baterią, no i tak trafiliśmy do Piotra. I sami zobaczcie, co się stało z naszą elektrownią. Jesteśmy u Piotra, który jest właśnie reprezentantem firmy Green Energy Skandynawia. Witam. Piotrze, musisz nam powiedzieć kilka słów na temat tej technologii, bo ja powiem szczerze, nigdy się jeszcze nie spotkałem z tą technologią. Troszeczkę tak jakby jest mało reklamowana. Wiesz, no technologia generalnie ma już ponad 10 lat. Jest to nowa technologia w branży fotowoltaicznej. W skrócie nazywamy ją CIGS, a to wynika z tego, że cztery składniki, cztery pierwiastki biorą udział głównie w produkcji paneli, to jest miedź, int, gal i selen. I one odpowiadają za produkcję, czyli przetwarzanie światła, nie tylko słońca, ale światła na energię elektryczną. Jak wiesz, panel krzemowy to jest technologia bardzo stara. To jest technologia, która już ma dziesiątki lat. Niewiele się tutaj da zrobić już. Co prawda producenci krzemu ciągle coś poprawiają, ale technologia krzemowa generalnie jest to technologia stara. Ona czyta 36 jakby fal świetlnych, głównie słońce. Ale też bardzo dużo założeń, no, odpowiedni kąt padania, odpowiednia temperatura. Niestety panele krzemowe są nietrwałe. Widzisz, wymyślono coś takiego, że zapakowano krzem do folii i nazwali je, że są to pseudo-fleksybilne. Ale jak posłuchamy, no, w tym momencie panel jest uszkodzony, tak? No coś tam chrupnęło. Tak, on już jest uszkodzony, on już się do niczego nie nadaje. Jeśli dostanie światło, wyższą temperaturę, grzeje się, takie panele się po prostu palą. No to widać na YouTubie. No ja bardzo powiem szczerze, często, że sam zauważyłem, że przy wysokich temperaturach na południu Europy albo nawet w Turcji, jak panele się naprawdę bardzo nagrzały, to ta wydajność tych paneli spada w dół. Tak, spada w dół. A w tych panelach nie ma. Nie, temperatura nie ma takiego wpływu. Poza tym panel jest w pełni, jak widać, elastyczny. On w tej chwili, tu nie ma bateryjki, tak? Jeśli to przysłonimy, to światełko znika, te LEDy. I ten panel nie tylko, że czyta nam światło, ale również światło odbite. On w tej chwili też świeci. No właśnie tak. Czyli jego wydajność jest jakby w spektrum całodobowym, tak? Czyli od świtu do zmierzchu słońca. On cały czas produkuje energię. Tak. Oczywiście w południe będzie produkował tej energii najwięcej, ale o 6 rano też już zacznie już słoneczko produkować. Słoneczko tylko się pojawi na niebie, coś tam zacznie produkować. W związku z tym, jeżeli mierzymy na przykład podobne panele, niech to będzie panel 100-watowy właśnie naszej produkcji, Green Energy Skandynawia, a panel krzemowy, no to w dobowej, jakby w pomiarze dobowym da więcej fizycznej energii, nawet dwukrotnie. A weźmy też pod uwagę, że mamy dni pochmurne, dni deszczowe, dni, w których nie ma słońca, tak? A i tak on pobiera, on będzie produkował, tak. Produkował energię ze światła po prostu. Tak, on będzie produkował ze światła, dokładnie tak. No właśnie, to było ciekawe, bo my już panele zamontowaliśmy na dachu i robiliśmy testy. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Z Piotrem zamontowaliśmy już panele na płycie montażowej. Montujemy to na płycie montażowej, ponieważ jak wiecie, w sprinterach ten dach jest garbowany, nie jest płaski, więc 1 mm płyta aluminiowa. Na tym przykleiliśmy 4 panele po 55 W.
teraz zastanawiacie się pewnie, jakie napięcie dają te panele zawalone tymi wszystkimi urządzeniami. No i jak widzicie, są w kompletnym cieniu pod dachem. A oto i wynik na voltomierzu. 50 V w kompletnym cieniu. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Tej powierzchni to tutaj jest niedużo, gdzie to słońce może padać w tym momencie. Tak, no jak widać, cały sprzęt do instalacji ściągnęliśmy z paneli. Dalej jesteśmy pod dachem, więc mamy pełne zacienienie. Wzrosło nam bodajże o 4 V napięcie. Także jak widzicie, zacienienie połowy paneli nie ma aż takiego dużego wpływu na to, na ich wydajność. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w pełnym słońcu. A oto i wynik w słońcu, tylko że słońce mamy za chmurami. 62 V. Te panele mają jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę i myślę, że to je mocno wyróżnia na rynku, że są praktycznie niezniszczalne. Bardzo ciężko zniszczyć ten panel. Czyli chcesz powiedzieć, że jakiekolwiek uszkodzenia panela, nie wiem, punktowe, nie wpływają na produkcję energii? On nie zniszczą go, tak? On będzie dalej pracował. Oczywiście może spaść jego wydajność o 2-3 V, ale on dalej będzie pracował. Okay. Robiliśmy takie eksperymenty nawet z przestrzeleniem panelu kulą. Ja sam strzeliłem do panelu kulą 20-milimetrową i panel obniżył wydajność tylko o 2 V. Mhm. A widziałem u Ciebie taki stary panel. Możemy zrobić test? Możemy. To dobrze. To zrobimy test, jak on się będzie zachowywał po jakichś tam uszkodzeniach. Nasze panele, jak widać, są już w stanie takim, jakim jest, bardzo zużywany na targach. Tu wielka dziura po muszkiecie, 20 mm. Średnica, zobaczmy, w tej chwili 11 V przy... Jest godzina? 18. 18, już słoneczko zaszło za chmury. To jest 55 W, tak? Tak. Ale... śrubokręt. Zobaczmy, zmieniło się napięcie? Zmieniło się. Ale też, bo ja podeszłem do paneli. Tak. Ale jak go odsłonię, on zmieniło, cały czas się. Zmniejszyło się, tak. No ale kurde, działa. Działa. Krzemowy panel nie miałby szans. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć o elastyczności, tak? Nasza konkurencja produkuje panele pseudoelastyczne, składane różnego typu. Ten panel, który wisi za moimi plecami, ma 2 metry długości, ale można go zwinąć do takiej postaci. No to jest niesamowite. I... to jest dwumetrowy panel zwinięty w rurkę. Tak. I po odbiciu... I to wcale nie jest taka duża rurka. Tak. No, dwumetrowy panel waży niecałe 1,5 kg, troszeczkę więcej jak 1,5 kg. Standardowy panel 55-watowy 0,8 kg. No to jest niesamowite. No ja i... cały bagażnik z tymi panelami słonecznymi, bagażnik razem z panelami to jest około 50 kg. Tak, no to co zakładaliśmy na Twoim dachu w tej chwili będzie ważyło z konstrukcją, myślę, że 10 kilo. Nie, z 5 kg. No tak, z płytą, i z panelami. Tak, płytą zaoszczędzimy panelami. 45 kg. Tak, no przede wszystkim też jeszcze bardzo ważna jest rzecz bezpieczeństwo. Wiesz, dzisiaj co prawda panel nie wymaga testów, żeby założyć go na dach samochodu, no tak. Ale mocowania wymagają atestów. I nie ma producenta, który te atesty ma. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, masz prawo jechać 140 na autostradzie, w Niemczech nawet, nawet 180 możesz sobie jechać, bo tam nie ma ograniczeń na wielu autostradach. I załóżmy, że taki panel się oderwie. I... no jest nieciekawe. No. Tak, to jest bardzo nieciekawe, to jest bardzo niebezpieczne. No i przede wszystkim ta waga. No dzisiaj wszyscy dążą do tego 3,5 tony, tak? No to wiadomo, że każdy chce wziąć jak najwięcej sprzętu, tym bardziej, że wy żyjecie w tym samochodzie, więc wy macie tam swoje mieszkanie, tak? No tak, tak. No dla nas 45 kg w tym momencie to jest po prostu no, kolosalna różnica. Można to zamienić na 45 litrów wody,
Tylko ja wiecie, cały czas, nie wiem, mam w głowie, że tu 400 W zamieniam na 225, czy tam 225 to 200, będzie, tak? 220 masz w tej chwili 220 W i to jest dla mnie szok, prawda? No ale bo to mówiłem ci, to historię, tą parabolę, ale też zobacz, tak. Amerykańskie krążowniki miały 6-litrowe silniki i tam po 130-140 koni, no tak. A dzisiaj mały samochodzik z silnikiem 1.2, 1.3 ma tyle samo. No, albo czasami pod 180. Tak, technika poszła do przodu. No słuchaj, nasz panel ma 3 mm razem z klejem. 80 dekowagi. Jest może jedna wada, że jest droższy. Instalacja generalnie jest droższa, ale coś za coś, tak? Dzisiaj, wiesz, kamper kosztuje 200, 300, 400, milion. Ludzie wydają ciężkie pieniądze i potem zakładają sobie technologię z lat 50. na dach. No. Która jest niewydajna, która gdzieś w cieniu przestaje działać, w deszczowe dni w ogóle nie produkuje energii. Dokładnie tak. A tutaj uzyskujemy I zaczyna się problem pod tytułem, założyłem 400 W, gdzie są te waty, tak? Gdzie jest ten prąd i czemu akumulator nie jest naładowany. Wiesz, my jako Green Energy generalnie specjalizujemy się w branży mobilnej, tak? Czyli są to samochody ciężarowe, gdzie mamy specjalne systemy dla kierowców, którzy śpią w tych samochodach. Im brakuje ciągle energii, bo to jest klimatyzacja postojowa, bo to jest ogrzewanie postojowe. Lodówka. Ładowanie laptopów, tak, telefonów. Te wszystkie komputery, które są dzisiaj zamontowane w ciężarówkach, one same z siebie też pobierają bardzo dużo prądu. No i pracują 24 na dobę. Mamy rozwiązania dla autobusów, dla ciężarówek, dla busów dostawczych, dla kamperów, dla żeglarzy. No to jest właśnie ciekawe, że no dzięki temu, że ten panel jest tak bardzo flexible, czyli elastyczny. Można go montować na różnych powierzchniach. Tak. To jest, bo się wygnie tak, czy my tak, możemy go zamontować tak naprawdę na walcu, tak? I nie ma z tym żadnego problemu. No wiadomo, że jakieś takie zafalowanie, jak ty masz właśnie na dachu, no tam stosujemy akurat blachę aluminiową, dlatego że Sprinter jest o tyle niewygodny w montażu, że ma dużo takich bardzo ostrych tych fali. No już na przykład na moim Peugeotie Boxerze nie mam z tym problemów. Normalnie dach jest sobie. Płaski, tak, dach jest tam, ma jakieś ryflowania, ale te ryflowania są bardzo takie delikatne, więc jakby panel się super do tego klei. Ale wiesz, mamy też inwertery i to profesjonalne, dobre inwertery od 1000 do 4000 W. I to jest 12 V, 24 V, tak? Tak, i mówimy tutaj o tym, że jeśli nasz inwerter ma 2000 W, to znaczy, że ma cały czas 2000 W, a w piku 4000 W. A, rozumiem. Okay. Czyli on, my gwarantujemy. Większość tych, wiesz, inwerterów, które się sprzedaje na internetach, no oni piszą 2000 W, ale to jest w piku 2000, a stałego jest 1000. 1000, tak, połowę tak. Zawsze, nie? Posiadamy również, wiesz, powerbanki przenośne, kontrolery. Kontroler ładowania. Tak, kontrolery ładowania do różnych zastosowań. Baterie litowo-LiFePO4 posiadające już w sobie ten BMS, który kontroluje to wszystko, oraz maty grzewcze. Czyli nasze baterie są... One już są wyposażone w środku, tak? Tak, we wszystko. Bo jak czyli jak temperatura spada poniżej zera, on to zaczyna... nie ma wpływu. On zaczyna się sama ogrzewać dla siebie, żeby mogła w pełni funkcjonować, czyli mogła być w pełni ładowana i w pełni można było odbierać jakby ten prąd z baterii litowej. To no to jest dobre szczególnie dla kamperów, którzy jeżdżą w zimie, tak? W zimie. Z tym jest problem. Poniżej 5 stopni ta bateria zaczyna tam troszeczkę świrować, jeśli nie ma tego ogrzewania. No, my to w naszych bateriach mamy. Wiesz, rozwiązań jest wiele. My jesteśmy praktycznie w tej chwili przystosowujemy się do rynku, tak? No, rynek się zmienia szybko, każdy oczekuje lepszej wydajności, no i mam nadzieję, że ta wydajność na naszym dachu będzie. Ja na to liczę. Jestem przekonany o tym, że będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. No, ja się cieszę z tej baterii, naprawdę. To po prostu był prezent niesamowity. No. Dzięki wielkie za to. Wiesz, ta twoja była też dobra, tylko że to była technologia sprzed 5-6 lat. Tak, ja myślę, że jeszcze ją tam można gdzieś tam zreanimować, wymieniając ten BMS. Jakby kupił nowy BMS, to ona tam, mam nadzieję, że jeszcze by sobie tam działała. Zobaczymy, może... Ale wiesz, ja myślę, że tak, jeżeli tej energii będziesz miał mało,
to zawsze możemy dołożyć drugą baterię. Ja u siebie w kamperze mam dwie baterie 200 amperogodzinowe, podobną instalację, jak teraz założyliśmy u ciebie na dachu, i w ogóle wywaliłem u siebie z gaz. Założyłem boiler normalnie domowy na 230 V, 15-litrowy. Z przetwornicy normalnie podłączy. Z przetwornicy. U mnie wszystkim zarządza przetwornica w samochodzie. Lodówka zwykła, Polara, 55-litrowa za tam 600 zł, bez żadnych wygłupów, no, że to musi to być tak, jakaś tam firma z tej, nie będziemy wymieniać nazwy, stopowej półki za nie wiadomo ile tysięcy. No te właśnie te rzeczy kamperowe są strasznie tak, drogie. Tak, no, są drogie. Lodówki, no, tak, to jest prawda. Ogrzewanie wody, to jest ogrzewanie prawda. Tam tak, wiadomo, to jest postojowe prawda. To też jest wszystko. A można to wszystko zastąpić naprawdę w zupełnie inny sposób. Poza tym też jakby instalacja jest dużo prostsza, no bo wiadomo, że jeśli chcemy mieć dużo watów, czyli jakby pobrać dużo mocy z 12 V, to musimy ciągnąć konkretne przewody elektryczne, tak? Tam 30, 25, 30 kwadrat. To są po pierwsze koszty, po drugie to jest zawsze problem z tymi przewodami. A więc lepiej czasami puścić instalację 230 V w samochodzie, a mieć tylko inwerter tak, i krótki, jest tak, jest wyjście. Tak, no, krótki kabel z akumulatora do inwertera, a potem... A potem już funkcjonować normalnie jak normalnie w domu. Jak w domu, tak. Tak, no. Tak. Wiesz, ja mam woka elektrycznego do gotowania, mam ekspres do kawy, mam kostkarkę do lodu, mam lodówkę. Teraz ten boiler założyłem. No i dodatkowo ładujesz telefony. Tak, laptopa, no to jest normalne, laptopy, tak, tak. Ostatnio byłem na wczasach tydzień, tam był problem z prądem, tak. Pani nie miała prądu, więc ludzie się popodpinali do mojego samochodu przedłużaczami i ładowali sobie telefony. I działało wszystko. Tak, wszystko działało, funkcjonowało bez żadnego problemu. Tak jak mówię, jeżdżę taką małą elektrownią na kółkach. Dodatkowo jeszcze, wiesz, można za pomocą boostera możemy podłączyć alternator do akumulatora, więc też wykorzystać jakby pracę silnika, pracę alternatora, dobijając sobie baterię podczas jazdy. Także ja myślę, że nie będzie Wam brakowało tej energii. No to super. No dziękujemy jeszcze raz. Wszystkie linki do strony internetowej, wszystkie informacje będziecie mieli pod filmem. Ja Was będę informował na bieżąco, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. Pewnie się spotkamy gdzieś na trasie. Pewnie kiedyś tak. Wiesz, co jest jeszcze bardzo istotne, tą instalację można ciągle rozbudowywać, tak? Tak, no. Wystarczy dokleić. Tak, 4 panele mało, dokleimy 5. Mało 5, dokleimy 6. Tak. To tak naprawdę zależy tylko od tego, jakie jest zapotrzebowanie na prąd. Mhm. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz. Nie ma za co. Elektryka działa, jak widać prąd jest. Światło się świeci. Na bieżąco będziemy Was informowali, jak to wszystko się sprawuje w różnych warunkach. Czy nam tych paneli, tej mocy wystarczy do ładowania naszej baterii na nasze potrzeby? Sami zobaczymy. A póki co zobaczcie jeszcze, co się dzieje u naszych znajomych, których w tamtym roku odwiedziliśmy i prądu nie mieli. No właśnie, było średniowiecze. Czy coś się zmieniło? Zobaczymy. Może niektórzy z Was pamiętają to miejsce, ale dla tych, którzy nas nie oglądali jeszcze rok temu, przypomnimy, że jesteśmy na Majowym Wzgórzu. Okolice Ślemienia, pięknie, jak widzicie, zielono, góry naokoło. No i jak na Van Lifersów przystało, mieszkamy cały czas w Vanie. Jest z nami Majowe Wzgórze. Majowe Podróże. Majowe Podróże i Majowe Wzgórze. No bo jak? Oni mają dwa Instagramy, nie tak jak my, tylko jeden się lenimy. Jest z nami łapą po mapie Iwona i Tomek i ich pies Skadi. Po prostu spędzamy tu miło czas, jest sielska atmosferka. Ale... Tak jak mówiliśmy, śpimy w kamperach, jak na Van Lifersów przystało. Mimo, że stoimy na tej pięknej działeczce, ale Majowe Wzgórze ma tu piękny domek. Jeżeli ktoś z Was pamięta, byliśmy tam w tamtym roku. No i zaraz zobaczymy, co tam się zmieniło, ale na razie idziemy zobaczyć, co ekipa robi. A propos ekipy, jak widzicie, już zaczynamy dzionek na słodko, szarlotka. No nie zaczynamy, bo już było śniadanie i był obiad. Była pyszna zupa batatowa. I na rowerach jeździliśmy. I na rowerach. Okolica jest piękna. Hejka, zobaczcie, jak nam tu jest fajnie. Normalnie ta sielska atmosfera jest cudowna. Tak, jest gorąco w słońce. Ariel i jego chowa.
No dobra, jak tam wasz domek? Bo ostatnio trochę tam był średniowiecz, prądu nie było, a teraz coś się zmieniło? Był średniowiecz, była epoka, no co zrobisz? Oka nie wyjmiesz? No nie wyjmiesz, oko nie wyjmiesz. Dobra, średniowiecz, ale się zmieniło, co nieco. Ty chcemy zobaczyć, bo ja się już nie mogę doczekać. Ja też, chodźmy zobaczyć. No to słuchajcie, kochani, był średniowiecz, był. Była epoka, była. A teraz przechodzimy do następnej epoki, a mianowicie epoki... Ta-da! Oświecenia! Oświecenia! Mamy to! Światło wow, jest! Prąd jest! No to co, ten domek piękny można wynająć? Tak, oczywiście, po to został zresztą stworzony, żebyście przyjeżdżali do nas i go wynajmowali. Jak do tej pory jesteśmy w bardzo pozytywnym szoku, ponieważ jest wzięcie. Epoka oświecenia nastąpiła, jest wzięcie tego domku i ludzie, którzy tu przyjeżdżają, wystawiają nam piękne komentarze, piszą, dzwonią do nas, jak wyjeżdżają, dziękują za pobyt w tym miejscu, czują się jak u siebie w domu, tak wszyscy mówią, czują się jak u siebie no w ja domu. No ja się nie dziwię, bo tu jest tak naprawdę bardzo domowo. Tak, że jest naprawdę fantastycznie, a najważniejsze dla wszystkich tutaj jest widok i ta cisza i spokój, totalny chillout, jeżeli ktoś chce odpocząć od zgiełku, od zwariowania tego naszego życiowego, to jest idealne miejsce. Polecam i zapraszam. Poza prądem dodaliśmy pewne urządzenia, które omilają gościom czas, między innymi rzutnik z ekranem. A, jakie fajne rozwiązanie. Tak, można sobie... Tak, roleta. Tak, roleta się rozwija i można sobie na rzutniku Netflixa, Disneya pooglądać, YouTube'a, na przykład teraz sferę. Co poza tym, mamy mikrofalówkę, mamy lodówkę, wszystkie urządzenia, które są potrzebne, żeby przeżyć i sobie coś ugotować. A internet jest? Jest internet, jest Wi-Fi, tak, jest internet. Na wejściu do domku macie hasło lub skanujecie sobie kod QR i jesteście już w sieci. I w świecie. Łazienka, rozumiem, też full wyposażona ze wszystkimi tam możliwymi rarytacami. Tak, i goście bardzo chwalą łazienkę, ponieważ jest duża, spory prysznic i bardzo im się to podoba. Jest też pralka, czyli goście, którzy przyjeżdżają na troszeczkę dłużej, bardzo się z tego powodu cieszą. A jaka jest okolica Aryl? Co tu można robić? No, wokół mamy bardzo dużo górek, szlaków. No i zapraszamy rowerzystów. Rowerzystów górskich. Jest tutaj sporo tras, które no w sumie też ja powyznaczałem. Można u nas na stronie GPX, czyli ślady, sobie pobrać. Tak. Był ostatnio u nas kolega, który jeździ gravelem. No to troszkę też jest tutaj gdzie gravelować, tylko trzeba lubić górki. Troszkę wysiłku trzeba włożyć, żeby tutaj nacieszyć się widokami i ja coś wiem na ten temat, bo już właśnie dzisiaj o poranku mieliśmy 20 km po górkach. No, tak delikatnie, nie? Żeby się nie zamęczyć. Przy upale dodajmy. Tak jest. Niedaleko mamy Górę Żar, gdzie to jest raptem, nie wiem, z pół godzinki. Na przykład jeżeli ktoś jeździ enduro, w sensie takim lubi gotowe trasy, no to najbliższa jest właśnie Góra Żar, gdzie ma przygotowane trasy. Jest kolejka... też jako atrakcja, bo kolejka jest ciekawa, bo to jest szynowo-linowa, więc fajnie to wygląda, jak taki wagonik wjeżdża. No i to jest wszystko tutaj w na okolicach. Około jest mnóstwo szlaków pieszych. Tak. Super, my się zbieramy, bo tu za chwilę mają przyjechać jacyś następni. Goście następni. My oczywiście coś, pijmy kamperka. Napomnę, że to są powracający goście. No to jest chyba najlepsza rekomendacja. Już byli wcześniej. To, no, chyba tak, to jest najlepsza reklama. Także super, zapraszamy powodzenia was, wam życzymy w dalszym wszystkich. I wspaniałych gości. Dziękujemy bardzo. Tak to właśnie wyglądało w tej Polsce. Taki trochę odcinek reklamowy, ale mamy nadzieję, że znaleźli coś dla siebie i ci, którzy budują kampery, i ci, którzy podróżują i może skorzystają właśnie z oferty wypoczynku na Majowym Wzgórzu. Serdecznie zapraszamy, bo miejsce jest naprawdę bardzo klimatowe. No, jak będziecie oglądali ten odcinek, to z niektórymi z was spotkaliśmy się na targach w Poznaniu. Serdecznie was pozdrawiamy, dziękujemy za tą dawkę pozytywnej energii. My już się szykujemy. Ci, którzy właśnie byli w Poznaniu, już wiedzą, gdzie jedziemy dalej, a ci, którzy nie, to dowiedzą się z następnego odcinka. Dokładnie, także trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie, jeżeli ktoś chce wesprzeć naszą kolejną podróż, zapraszamy na profil Patronite. I to by było na tyle. Łapka w górę, do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka! Hej. Na spontanie. No to dobra, to na spontanie. Ojej, czekajcie, bo się...
zamurowało ją. A ty już nie kręcisz? Kręcę.